Najpierw trzeba wyjść od diagnozy. Myśmy na początku tego roku zrobili spore badanie z firmą Siemens, gdzie umożliwiono nam zadawanie pytań, które nas interesowały w szczególności. I no, diagnoza jest, powiedziałbym, analogiczna do diagnoz europejskich, z tym, że jej natężenie jest nieco wyższe. No, z powodu prostego, polska gospodarka nie jest, czy polski przemysł nie jest nadzwyczaj technologiochłonny. To jest taki przemysł jeszcze w niektórych przypadkach, nawet często największych firm w różnych branżach, taki mocno manufakturowy. Więc sama absorpcja nowoczesnych technologii do tego przemysłu z jednej strony staje się już bieżącą koniecznością ze względu na niedobór podstawowego zasobu, którym ta gospodarka dysponuje, czyli po pierwsze sporej ilości ludzi i ludzi też o przyzwoitych kwalifikacjach technicznych. Z powodów demograficznych dostępność obu tych zasobów, czyli tego jakościowego i ilościowego kapitału ludzkiego, będzie w ciągu najbliższych dekad na pewno będzie rosnąć. To w ogóle już możemy się pożegnać z taką perspektywą, a raczej będzie maleć. To wcale nie znaczy, że jest jakaś katastrofalna przyszłość przed nami. Raczej chodzi o to, że musimy wszyscy, nie tylko my jako rząd, ale wszyscy uczestnicy takiej szerokiej zmiany technologicznej, czyli dostawcy, szkolący, uczący, muszą podjąć zbiorowy wysiłek transformacyjny. A w ogóle pierwszym podstawowym jakby podmiotem tego wysiłku są właściciele firm. Jeżeli oni w głowie nie przejdą transformacji lub te firmy nie przejdą transformacji w formie sukcesji, bo to też nakłada się na falę sukcesyjną w polskich firmach, tego pierwszego pokolenia twórców tych firm, oni często już mają przed sobą perspektywę taką, że emerytalną, bym powiedział, to jest taki moment, w którym jest dosyć analogiczny tego, co Tom Peters w 1974 roku w takiej bardzo znanej książce In Search of Excellence napisał o amerykańskiej gospodarce, że ona przez całe lata 70. była w stagnacji, ponieważ modele zarządzania w tych firmach były generalnie błędne. On potem napisał tą książkę, która w pewnym sensie przyczyniła się do rewolucji w zarządzaniu, która potem inkorporowała przez te pierwsze 10 lat pierwszy system IT, potem to wszystko zaczęło narastać. I pytanie jest, czy ktoś ten cały proces w Polsce ogarnia, w sensie wie, kto się na czym zna, gdzie są te ośrodki, gdzie się można, nawet gdyby się chciało po prostu tak z dnia na dzień czegoś dowiedzieć, to gdzie właściwie można w sposób zaufany się czegoś dowiedzieć. No i wydaje mi się, że nie ma takiego miejsca, gdzie można po prostu zadzwonić i się zapytać, co ja mam zrobić, żeby stać się fabryką przemysłu 4.0. I w dużym skrócie to powołanie tej fundacji jest właśnie takim miejscem, to jest powoływanie takiego podmiotu, który po pierwsze wie, co się dzieje, czyli w ogóle monitoruje dostępność technologii, kwalifikacje tych ludzi, którzy mogą szkolić w sposób taki godny zaufania. Z drugiej strony jest to samo zbudowanie pewnej platformy, takiej cyfrowej platformy, by powiedzieć, informującej o dostępnych technologiach i to technologie spełniających dwa cele statutowe tej fundacji, czyli to są rozwiązania interoperacyjne, żeby nie było czegoś takiego, co się nazywa vendor lock-in, że ja się zamykam u pewnego dostawcy, nie jestem w stanie się potem wyzwolić długi czas. I po drugie, że są to rozwiązania, które zapewniają suwerenność danych. To jest idea, która na razie przyświeca tej fundacji. Jesteśmy w trakcie konsultacji międzyresortowych. Zobaczymy, jak Ministerstwo Cyfryzacji zareaguje na tą ideę, ale generalnie jest to taka idea, żeby Polska już, patrząc w przyszłość, polski przemysł był w sensie cyfrowym suwerenny, żeby on się nie uzależniał od jakichkolwiek globalnych dostawców lub to też oznacza, że ci partnerzy globalni, bo to często bez nich się po prostu nie da, tak? W Polsce się nie produkuje robotów, trzeba mieć partnerów globalnych, żeby w tym uczestniczyć, no, żeby oni oferowali rozwiązania, które są zgodne z tymi założeniami. No i tak w dużym skrócie najbliższe lata będą poświęcone zakładaniu
kilku, co najmniej centrów kompetencji w głównych ośrodkach przemysłowych. Zaczęliśmy już ten proces na Śląsku razem ze Strefą Ekonomiczną i Politechniką Śląską. Po drugie, to są programy takie no, troszkę częściowo też na potrzeby tej fundacji na najlepszych polskich politechnikach, czyli to są w tej chwili trzy takie pilotażowe programy uruchomione w Warszawie, w Poznaniu i na Śląsku, gdzie szkolimy lub uczymy, to w zależności od wieku uczestników, częściowo przyszłą kadrę tych centrów i tej fundacji, jak i potem pewnie ludzi, którzy w tym procesie, jeżeli on będzie powtarzalny, będą po prostu wraz z konsultowaniem przechodzić często do firm i zasilać je, co jest myślę dobrą, naturalną drogą, taką, którą często gdzieś tam w globalnym konsultingu przechodzą po prostu konsultanci. Ponieważ ostatecznie największym wyzwaniem tutaj myślę nie jest sama dostępność rozwiązań technicznych, tylko umiejętność zarządzania nimi. I to jest taka, całościowo jest to pewna misja, która polega na zbudowaniu zaufania polskich przedsiębiorców do nowoczesnych technologii. Bo ze względu na dużą asymetrię informacyjną, na często brak kompetencji wewnątrz firmy w operowaniu nowoczesną technologią, chęć do jej absorbowania jest nieduża. Czyli taki konserwatyzm technologiczny wynika często z tego, że firmy nie czują się wystarczająco mocno kompetentne, żeby wchodzić odważnie w pewne obszary nowoczesnego zarządzania czy nowoczesnej produkcji. Przecież to jest tak, jakbym miał Państwu wyjaśnić, na czym to wszystko polega, to mniej więcej na tym ma polegać, no, że instrumenty tego wszystkiego są bardzo skomplikowane, różne, tam chodzi też i o pomoc publiczną i zbudowanie w ogóle sieci ludzi, którzy są certyfikowanymi, że tak powiem, dostawcami technologii, które z drugiej strony na samej platformie cyfrowej takich, nazwijmy to portalem technologicznym, tam jakby mogą się legitymizować rozwiązaniami, które spełniają te podstawowe założenia, o których przed chwilą mówiłem. Dziękuję bardzo.